Cześć moi kochani, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj z innego troszeczkę pomieszczenia. Dzisiaj jestem w swoim warsztacie elektronicznym. Ale czemu ma służyć dzisiejszy film? Moi drodzy, chcę wam pokazać jeden wpis tutaj pod jednym z filmów, żebyście mogli zobaczyć, jaką niewiedzą ludzie się po prostu tutaj wykazują. Ja chciałem na wstępie od razu powiedzieć, jeśli będę widział takie chore, bezsensowne komentarze na moim kanale pod moimi filmami, które nie mają żadnego uzasadnienia, bo jesteśmy ludźmi, każdy może się pomylić, jeśli coś przemyślę i zrobiłem źle, to oczywiście ja takie coś popieram, bo każda wskazówka, każda pomoc jest mile widziana, bo po to chyba jesteśmy dla siebie wszyscy stworzeni, żeby sobie pomagać, a nie kogoś hejtować, bo ja to odbieram jako hejt. A dokładniej odbieram to jako totalną niewiedzę i głupotę, tym bardziej, że ktoś się tutaj na mnie drze. Pokażę wam teraz, odwrócę teraz, o jaki mi komentarz chodzi. Chodzi o film, który odnosi się do czujnika poziomu paliwa. Ktoś napisał, dlaczego pływak pokazujesz odwrotnie. A już, jak widzicie, zobaczcie sobie, jaki ja tam opis dałem. Po prostu facet się na mnie drze, nie wiem po co, jakim... No i po prostu no, jego kompletna niewiedza i dezorientacja chyba życiowa, ma chyba jakieś po prostu inne priorytety według mnie. Nie wiem przede wszystkim, z czego jest ten pływak, ten czujnik poziomu paliwa i dlaczego on jest akurat w ten sposób pokazany, a nie inaczej. Zadałem mu pytanie, żeby zgadł, z czego to jest. Moi drodzy, od razu mówię, jeśli będę widział takie bezsensowne, cwaniackie komentarze, od razu będę po prostu usuwał. Jest dużo złośliwych komentarzy, jak wiecie, także na pewno będą usuwane. Mówię to do wszystkich tych mądrali, którzy pokończyli nie wiadomo jakie szkoły. Ja nie uważam się za wykształconego naprawdę wysoko człowieka, bo mam wykształcenie zawodowe, techniczne, ale ci, co naczytali się książek i w życiu nie ubrudzili swoich rąk w smarze, nie dotykając silnika, próbują się wypowiedzieć, a są w moim wieku. Ja mam 47 lat i tacy ludzie uczyli się 30 lat temu. 30 lat temu były, moi kochani, inne technologie, inne realia życia. I to, co teraz widzimy, w tamtych czasach nie miało w ogóle racji bytu, ponieważ nasz kraj był strasznie zacofanym krajem. Do dzisiaj tak uważam, że jesteśmy tak zacofanym krajem, że to głowa boli. To nie jest hejt na mój kraj. Nie jestem specjalnym patriotą Polski, ale powiem szczerze, jesteśmy 100 lat za murzynami, a to, co było 30 lat do tyłu i czego nas uczyli w szkołach, to po prostu jest porażka. Wszystko, co pokazuję na moim kanale, doświadczyłem sam tego, bo w żadnej szkole tego nikt mnie nie nauczył, a już powtarzałem kiedyś kilkanaście, kilkadziesiąt razy, mając praktyki w warsztacie samochodowym państwowym, kazano mi zamiatać podłogę przez rok, więc gdzie tu mamy sens i logikę, moi kochani? Także ci, którzy są inżynierami, którzy kształcili się 30 lat temu i w życiu nie dotknęli palcem choćby silnika, bo mają tylko to na papierze, dajcie sobie panowie spokój, naprawdę, podstawy są ważne, ale pamiętajcie, że nie zawsze praktyka z teorią idą w parze. Wiecie o tym doskonale, a wiedzą najbardziej o tym doskonale ci, którzy praktykują taką pracę, naprawiają takie rzeczy i na pewno wielu z was przyzna mi rację, że to, co jest napisane w książce, w szkole, a to, co jest, mówię akurat stricte o sprawach technicznych, tego nikt nas nie nauczy. Odnajdowania usterek, diagnozowania, takie proste rzeczy były, że to głowa boli i tak jak mówię, uczymy się, to jest tak samo jak z prawem jazdy, że dopiero zaczynamy się uczyć jeździć, jak już mamy dokument w ręku, jesteśmy w ruchu i musimy sobie sami radzić. Nikt nam z boku pedału nie naciśnie, tak samo tutaj nikt nam z boku nie szturchnie, ani nie powie, ty, to trzeba zrobić tak, bo musimy się tego sami nauczyć. Moi drodzy, koniec zanudzania, także ostrzegam wszystkich takich mądrali, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia, żeby przypadkiem nie pisali. Od razu będę blokował, wywalał z kanału. Koniec. Naprawdę skończyło się, bo to nie jest śmietnik, naprawdę ja próbuję jakąś wiedzę przekazać. Myślę, że pożyteczną.
ludziom, którzy chcą czegoś się dowiedzieć, a ci, którzy pozjadali wszystkie rozumy i myślą, że jak mają na papierze, bo się uczył za inżyniera mechaniki w latach 70., 60. czy 50., to jest wykształcony. Stary, mówię do wszystkich, stary, daj sobie spokój, bo to, czego uczyli nas wtedy, to już jest nieaktualne od 50 lat. Mamy inne realia, inna rzeczywistość. Moi drodzy, pozdrawiam wszystkich serdecznie, postaram się jakieś filmy z napraw publikować na kanale. Naprawdę, no nie ma na to czasu, mamy tyle pracy, że naprawdę no, nie ma w co rąk włożyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zachęcam do subskrypcji kanału i oglądania. Pozdrawiam.